Dzień pierwszy. Do naszej kompanii ochotników przybył pułkownik. Powiedział, że kompania będzie wykorzystywana do utrzymywania światowego pokoju i tajnych akcji dywersyjnych. Wszystko to zupełnie nową metodą. Do końca treningu zapewne nie zostanie nikt z nas żywy. Jeśli ktoś się nie zgadza, niech pisze raport. Rozstrzelanie gwarantowane. Ponosimy również pełne koszty pogrzebu, a szczególnie salutów i salwy honorowej. Jesteśmy w szoku. Dzień drugi. Przyszedł nowy sierżant. Będzie się zajmował naszą edukacją. Będziemy poznawać tajne metody i techniki. Bułgar Ninja, których do końca nie znają nawet prowadzący. Super tajne. Dla zademonstrowania części tychże sierżant okręcił wokół mojego palca 3 metry drutu kolczastego. Później zjadł hełm kaprala Materekowa. Znowu jesteśmy w szoku. Dzień trzeci. Uczymy się szybko kopać jamy metodą bobru. Potem je przeskakiwaliśmy. Pod koniec zajęć każdy potrafi przeskoczyć 10-metrową jamę. Dzień czwarty. Odpoczynek. Wisimy przywiązani do spodu pryczy sąsiada z góry. Sąsiad z góry jest pod pryczą. Dzień piąty. Dla stymulacji naszej skoczności sierżant rozciągnął nad jamami drut kolczasty. Puścił wysokie napięcie. 15-metrowe jamy. Betka dla dzieciaków. Dzień szósty. Uczymy się przeskakiwać przez przeszkody. Z dwumetrowymi nie mamy problemów. Z pomocą naszego mądrego sierżanta, drutu kolczastego, prądu i desek nabitych gwoździami, przeskakujemy 5-metrowe przeszkody. W nocy całą kompanią udaliśmy się na wiejską dyskotekę. W końcu płot ma tylko 3 metry. Dzień siódmy. Przyszła brygada saperów i zbudowała 7-metrową przeszkodę. Również płot jest wyższy. Wychodząc z założenia, że człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z taką wysokością. Pod przewodnictwem sierżanta, prądu i nabitych gwoździami desek, daliśmy sobie radę i z 7 metrami. W nocy znowu byliśmy na dyskotece. Weszliśmy na dach. Jak człowiek nie może przeskakiwać 7 metrów, może je przelecieć przy wydatnej pomocy paliw płynnych. Dzień ósmy. Uczymy się pełzać po ścianach. Nie jest tak łatwo za pierwszym razem. Sierżant twierdzi jednak, że nawet osioł potrafi się nauczyć pełzania po ścianach. Dzień dziewiąty. Pełzamy całkiem nieźle, ale są upadki. Sierżant rozłożył deski nabite gwoździami na sali ćwiczeń. Spadł na nie szeregowy bimberiew. Gwoździe się powyginały. Bimberiew nie ucierpiał. Wieczorem wymieniliśmy 2 baryłki ropy na 4 butle miejscowej śliwowicy. Szczerze mówiąc, nafta smakowała lepiej. Relaks. Dzień dziesiąty. Pełzamy już prawie profesjonalnie. Naszym zdaniem. Po ścianach. Kapral Materakow ma lęk wysokości i z poziomu 6. piętra zaczyna wymiotować. Nie spada jednak, gdyż sierżant obiecał, że mu rozerwie dupsko. Dzień 11. Wzięli się za dyscyplinę. Do obozu przyjechał komendant naszego okręgu wojskowego. Kapitan Driewnow rozkazał sierżantowi rozstawienie pułapek celem łatwiejszego wyłapania uciekających w nocy. Sierżant obiecał, że osobiście rozerwie dupsko każdemu, kto wpadnie w pułapkę. Nie jest dobrze. Dzień 12. Sierżant nadszedł z całką siną facjatą. Wpadł we własną pułapkę, którą wcześniej odnalazł szeregowy durszlaków i przestawił w jego zdaniem ciekawe miejsce. Cały dzień się zastanawialiśmy, jak sierżant sam sobie rozerwie dupsko. Nie doczekaliśmy się. Być może zrobił to w toalecie. Nocą udanie poszukiwaliśmy dalszych pułapek. Poczet naszych trofeów zaliczyć można 6 min przeciwpiechotnych, 10 automatów kałaszników, 3 wyrzutnie granatów ręcznych, 5 pistoletów i moździerz. Nie ociągając się, przestawiliśmy pułapki w ciekawsze, naszym zdaniem, miejsce. Dzień 13. Sierżant wpadł w 3 pułapki. Wygląda jak świeżo malowany kameleon. Na apelu głośno wspominał rodziny całej kompanii. Wieczorem uczyliśmy się rzucać łyżkami i widelcami. Bo jak powiedział sierżant, no że może rzucać nawet skończony idiota. Jutro się będziemy uczyć rzucania parasolami. Dzień 14. Rzucaliśmy bułgarskim parasolem. Przebija 5-centymetrową deskę z odległości 70 metrów. Sierżant zaprezentował to samo ćwiczenie z odległości 100 metrów. Koniec końcem jest specjalistą. Powiedział nam, że są parasole całe z tytanu, ze specjalnym, nierwiącym się materiałem, które spokojnie przebijają pustaki z odległości 200 metrów. W nocy uciekliśmy z jednostki i wypróbowaliśmy radioaktywny bumerang na jakimś kurniku. Dzień 15. Samego rana przyszedł dowódca. Powiedział, że do kurnika jednego z wieśniaków wleciał meteoryt. Przebił ścianę, zabił 3 kury i wleciał oknem. Zwłoki kur nie nadają się nawet do identyfikacji. Ich pióra wieśniak postanowi przekazać na Międzynarodowy Fundusz Wspierania Pokoju Światowego. My oznajmiliśmy dowódcy, że u nas jest spokojnie. Dzień 16. Uczymy się być niewidzialni dla wrogu. Podzieliliśmy się po 2 i graliśmy w drużynowego chowanego. Dzień 17. Uczymy się być nie tylko niewidzialni, ale niesłyszalni dla wrogów. Doświadczony w tych sprawach sierżant przywiązał nam dzwoneczki do nóg. Po kilku stymulujących kopniakach opanowaliśmy tę sztukę na tyle dobrze, że ktoś ukradł sierżantowi papierosy. Wyjaśniliśmy, że to szeregowy bimberiew i że na dodatek wypalił pułpaczki sam. Sierżant się zdenerwował i bluźnił po nindziańsku i w kilku językach. Przez 2 godziny robiliśmy konspekty z tych przekleństw. Wszak trzeba wiedzieć, jak się zachowywać gdzieś poza granicami naszego kraju, wśród obcych wszelkiej maści i narodowości. Dzień 18. Uczymy się rzucać shurikenami, ruszające się przedmioty, aluminiowe talerze z kantyny. W pewnym momencie przyleciało stado dzikich kaczek. Postanowiliśmy spróbować. Zabiliśmy 200 sztuk. Później się dopiero zastanawialiśmy, co począć z taką ilością mięsa. Sprzedaliśmy je w wiosce. Kupiliśmy szampana. I zwyczajem nincz piliśmy za spokój dusz pokonanych dziś przeciwników. Dzień 19. Zorientowaliśmy się, że nasz zapas paliw płynnych znacznie się uszczuplił i trzeba zekonomizować zużycie. Wieczorem trening szybkiego skręcania turbanu. Dzień 20. Przyszedł sierżant. Oznajmił, że dzisiaj przejdziemy sprawdzian w terenie. Po pierwsze, do uzupełnienia podstawowych zapasów. Po drugie, dla sprawdzenia materiału. Chyba chodziło mu o nas. Zadanie bojowe polegało na niedostrzeżonym dostaniu się na pole, należące do współpracującej z nami wspólnoty rolnej. Zebranie półhektarowego
hektara ziemniaków i kapusty. Zadanie wypełniliśmy. Chyba nawet przepełniliśmy. Dzień 21. Samego rana przyszedł przedstawiciel kooperujący z nami wspólnoty rolnej. Cały roztrzęsiony, bełkocząc niezrozumiale. Po procedurze sierżanta, składającej się z wypicia 200 śliwowicy na głodnego, udało nam się dowiedzieć od chłopa, że w nocy na jego osobistym polu hulały siły nieczyste. Zniknęły wszystkie owoce. 10 owczarków kaukaskich, pilnujących sadu, nic nie widziało i nie słyszało. Żeby chłopina z głodu nie umarł, podrzuciliśmy w nocy połowę zbiorów. Chyba pierwszy raz sierżant jest z nas dumny. Tylko Bimberie musiał karnie rozplatać drut kolczasty, bo sierżantowi znowu zginęły papierosy, a ta szuja nawet się nie podzieliła. Dzień 22. Do dowódcy znów przyszedł wieśniak ze wspólnoty, cały jakby w malarii. Po 5 śliwowicach na głodnego powiedział, że w nocy wydały owoce cały sad i pole arbuzów, a na środku całego terenu wyrosła 20-metrowa choinka. 5 w pełni uzbrojonych policjantów pilnowało okolicy. Nikt nic nie widział ani nie słyszał. Kapitan obiecał pomoc w wyjaśnieniu zajścia. Okazało się, że choinka jest dziełem szeregowego kacowa, który postawił ją tam celem zmylenia potencjalnego przeciwnika. Dzień 23. Dzisiaj sierżant nas pochwalił. Powiedział, że nawet tacy idioci potrafią nauczyć się czegoś przydatnego. Nie potrafimy co prawda pełzać jak muchy po ścianach, ale w końcu jesteśmy jeszcze niedouczeni, niewtajemniczeni, pełni w sztukę Bułgar Ninja. Dla treningu sierżant przykleił do sufitu 250 much. Musieliśmy odklejać sztukę po sztuce. Dzień 24. Ktoś z kampanii nieopatrznie zapytał sierżanta, jakie pistolety i karabiny preferują ninja. Sierżant buchnął niczym pies hutniczy i przez 3 godziny wykładał lekcję o tym, jak to ninja z pomocą jednego gwoździa jest w stanie zdziesiątkować 2 bataliony piechoty. Sierżant ma ciężką rękę. Wiemy to. I na pewno nie przesadza. Kończąc dodał, że pistolety tylko ściągają prawdziwym ninjom spodnie. W tajemnicy powiedział, że dobrze rzuconym taburetem można strącić helikopter. Naturalnie dla pewności lepiej rzucić 2. Jednym w dziób, drugim w ogon. Dzień 25. Uczymy się władać bronią białą. Wykorzystujemy do tego drewniane klamki. Na koniec dnia sierżant pokazał nam prawdziwy miecz. Dał nam podtrzymać. Ja nawet sprawdziłem go zębami. Prawdziwy. Dzień 26. Kontynuujemy ćwiczenia z bronią białą. Sierżant zademonstrował nam, jak szybko zdjąć skórę z królika za pomocą ostrza do golenia. Później my trenowaliśmy. Mięso zebraliśmy i na kolację było królicze w potrawce. Piliśmy za spokój dusz pokonanej dzisiaj przeciwniku. Wieczorem pełzanie po ścianach i zabijanie much. Dzień 27. Uczymy się rzucać pociskami z pistoletu Makaru. Pod koniec dnia Durszlakow na tyle dobrze to opanował, że trafił w środek tarczy ze 100 metrów. Prawdziwy ninja. Sierżant kazał przygotować większe tarcze, bo niedługo będziemy trenować z moździerzami. Dzień 28. Ciężki dzień. Rankiem sierżant i kapitan przynieśli cały worek pustych, niezwrotnych butelek. Tłukliśmy je, miażdżąc je w dłoniach. Potem czołgaliśmy się po resztkach szkła na golasa. Wieczorem sierżant tajemniczym głosem kazał nam się stawić w sali treningowej. Z przyborami do widzenia w nocy. Zaczyna się prawdziwa część treningu w sztuce Bułgar Ninja. W całkowitych ciemnościach zebraliśmy się wokół sierżanta, a on nam powiedział podstawową zasadę sztuki. Zszokuj przeciwnika. Kazał Bimberierowi zaatakować. Bimberier zamachnął się ręką. Sierżant odstąpił kroku, po czym zaczął wykonywać dziwne ruchy. Przypominały kankana, ale nogę wywijał na boki, a czasem do tyłu. Bimberier wgapił się na niego jak na wariata. Sierżant postąpił krok w lewo i zdrowo kopnął go w jajca. Przeszedł za jego plecy i przy pomocy onucy pokazał nam technikę duszenia. Bimberier upadł. Sierżant wykonał podwójny piruet. Przebiegł przez sufit i stanął po drugiej stronie sali. Jesteśmy w szoku. Sierżant puścił nam muzykę i zaczęliśmy od kankana. Trenowaliśmy całą noc. Dzień 30. Uczyliśmy się pełzać po ścianach i sufitach wyłożonych lustrami. Metodą much, nie dotykając ścian tułowiem. Dobrze, że jesteśmy wytrenowani w upadaniu na gwoździe, więc nie było strasznie. Wieczorem było nudno. Wszystkie muchy uciekły. Urządziliśmy więc polowanie na karaluchy przy pomocy przyborów do widzenia w nocy. Dzień 31. Złapane karaluchy pomalowaliśmy na niebiesko z zielonymi plamkami i sprzedaliśmy je w sklepie zoologicznym jako egzotyczne pająki z Karaibów. Poprawiło to stan naszych paliw płynnych. Wieczorem świętowaliśmy pierwszy miesiąc treningu. Dzień 32. Kosimy trawniki gołymi rękoma, bo jak powiedział sierżant, każdy idiota może kosić kosiarką. Dzień 33. Przyszedł przedstawiciel. Trzęsącym się głosem powiedział, że jego gołębie zwariowały. Zrobiły pokaz striptizu. Spytał, czy ma je zabić łopatą, czy czekać na wieczorny meteoryt. Po procedurze wyjaśniliśmy mu, że ptaki rozchorowały się na powierzchowną schizofrenię, a w naszym gronie dochodziliśmy, kto dał gołębiu marihuany do dziobania. Kacow się przyznał. Dzień 34. Trening w zaawansowanym kamuflażu. Bimberiew przebrany za bociana zjadł 3 kilo żab. Wymiotował całe popołudnie. Długo i boleśnie. Durszlakow przebrał się za samca niedźwiedzia i przeleciał wielką niedźwiedzicę. Wieczorem czekała przy portierni z 5 dzbanami miodu i 3 owcami. Na kolację nieziemski szaszłyk. Dzień 35. Z samego ranka znów zjawił się znany nam przedstawiciel. Ze łzami w oczach powiedział, że zniknęła cała jego pasieka i wszystkie owce, jakie miał. Jako że jest to nasz ostatni dzień szkolenia w bazie, poczęstowaliśmy człowieka
mleka owczym mięsem. Sierżant ze względu na zakończenie etapu wygłosił patetycznie przemówienie i sprezentował naszej kompanii prawdziwy miecz ninja. Podobno trzymał go sam Connor McCloud z klanu McCloud. Nieźle. Dzień 36. Spaliśmy do obiadu. Koło południa przyszedł porucznik i nas obudził. Zebraliśmy bagaże i byliśmy gotowi do drogi. W celu pełnej konspiracji podróżowaliśmy wagonami, chodniami do naszego celu. Poligon blisko wsi Dziwnowo. Dzień 37. Dotarliśmy na miejsce. Po rozpakowaniu bagaży trenowaliśmy chrapanie synchroniczne na naszych pryczach. Dzień 38. Przyszedł jakiś podpułkownik i powiedział, że jest dowódcą poligonu. Poinformował nas, że będziemy przyswajać obsługę armijnych środków transportu. Po apelu przyszli instruktorzy i rozdali nam motorynki. Później przeprowadzili wykład na temat. Są trzy rodzaje motorynek. Trzykołowe dla dzieci i starców, dwukołowe dla normalnych, jednokołowe dla profesjonalistów. Prawda, tak jest, że jednonodzy piechociarze uciekają najszybciej. Bardzo fajnie sobie pojeździliśmy. Tyle, że instruktorzy ciągle krzyczeli, że słupy telegraficzne trzeba omijać, a nie przez nie przejeżdżać. Dzień 39. Instruktorzy rozciągnęli grube sznury wzdłuż drogi. My się nie przestraszyliśmy i przegryźliśmy je w ruch, jak prawdziwy bułgar ninja. Dzień 40. Uczyliśmy się przeskakiwać przez ściany. Kaców tak się rozpędził, że przejechał przez ceglaną ścianę. Reszta przeskakiwała, trzymając motory w zębach. Instruktorzy płakali ze wzruszenia. Dzień 41. Instruktorzy postanowili zapoznać nas z powietrznymi środkami transportu. Zebrali nas do hangaru z helikopterami. Bimberiew sprawdził śmigło ogonowe zębami, po czym odgryzł antenę. Nikt z prowadzących nie zauważył. Dzień 42. Zaczęliśmy naukę obsługi helikopterów. Są one absolutnie nowe i nikt wcześniej nimi nie latał. Okazuje się, że opaty śmigieł są tytanowe i nie odkształcają się przy ugryzieniu. Instruktor zaczął 3-godzinny wykład o fizycznym aspekcie teorii lotów helikopterami. Po 3 godzinach kaco, któremu znudziło się spanie, przerwał w pół zdaniu słowami, że dla nas ważne jest, za którą rączkę się trzyma podczas lotu, bo przecież prowadzić śmigłowiec potrafi nawet idiota. Dzień 43. Instruktorzy wyjaśnili nam przeznaczenie akumulatorów w śmigłowcu. Kacow od razu zapytał o przeznaczenie 4 czerwonych waj w kabinie transportowej. Wyjaśniono nam, że służą do awaryjnego rozruchu śmigieł w razie awarii silnika. Później 5 godzin trenowaliśmy kręcenie wajchą. Dzień 44. Dziś trenowaliśmy start helikopterem. Zaraz po wylocie obróciłem śmigłowiec do góry płozami. Instruktor z powodu szybkiej zmiany pozycji kompletnie stracił orientację w terenie i strasznie się zestresował. Z kieszeni wyciągnąłem piersiówkę i pokazałem mu, na czym polega procedura naszego starszego sierżanta. Kopina szybciutko się uspokoił i wylądował bezpiecznie. Dzień 45. Czarny wtorek dla Bimberiewa. W czasie lotu połamał drążki do sterowania i w kwestii lądowania wynikły nagle problemy. Niestety musieliśmy strącić maszynę dwoma taboretami. Jednym w dziób, drugim w ogon. Gdyby tylko sierżant nas mógł teraz widzieć. Dzień 46. Uczymy się latać w szyku. Dlaczego? Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Później trening w lataniu w trudnych warunkach. Latanie slalomem między drzewami to super zabawa, a też i przydatna. Nasiekliśmy hektar drzewa na zimę. Dzień 47. Dziś atakujemy cele naziemne. Kacow imitował syrenę, drąc się tak głośno, jakby co najmniej nasz stary sierżant rozrywał mu dupsko. Niestety pomyliliśmy się i zamiast szarżować nad poligonem, zaatakowaliśmy pobliską fermę strusi. Bond wyszedł na jaw, kiedy zobaczyliśmy stado jakichś ogromnych, zmutowanych, zdaniem niektórych z nas, kur, panicznie uciekających przez okno stodoły. Dzień 48. Przyszedł pułkownik, zły jak cholera. Powiedział, że z powodu przerażenia męski strój został impotentem. Wyraziliśmy współczucie. Poradziliśmy mu, żeby wysłał strusia na kursy treningu psychicznego prowadzone metodami Zygmunta Freuda. Dzień 49. Kończymy szkolenie w poruszaniu się pojazdem latającym. Wieczorem zrobiliśmy mały bankiet. Później, żeby nie wyjść sprawy, pełzaliśmy po ścianach, a i much było pod dostatkiem. Następnego ranka czekał na nas poligon strzelecki. Dzień 50. O świcie, zachowując bezwzględne bezpieczeństwo, zamaskowani jako trytony, popłynęliśmy pobliską rzeczką na poligon. Od razu po przybyciu wyznaczono nam instruktora. Pokazał swoje umiejętności z plunięciem, wybijając oko przebiegającemu 30 metrów od nas karaluchowi. Jesteśmy pod wrażeniem, ale nie dużym. Dzień 51. Trenowaliśmy strzelanie z pistoletu. Nogami. Rękoma nawet idiota by potrafił. Tak czy inaczej nuda. Trochę później zauważyliśmy, że pistolety można wykorzystywać jako bumerangi. Kiepsko, ale latają. Dzień 52. Pokazali nam automat kałaszników. Z punktu widzenia bułgarskiego ninja całkiem niezła maczuga. A jeśli dobrze zakrzywić nóż zatknięty na lufie, można tym kosić siano. Dla królików. Dzień 53. Dzisiaj trening w rozkładaniu i składaniu karabinu na czas. Kacow z 3 karabinów różnych złożył coś, od czego coś instruktor ciężko westchnął. Wieczorem ćwiczyliśmy strzelanie z pancerzownicy. Strzał 3. Bimberiew próbował trafić butelkę na drzewie. Udało mu się. Przy poszukiwaniu strzelnicy znaleźliśmy kilka ogonów. Jeden świński, ale mięsa nie było. Dzień 54. Trening w strzelaniu miotaczem min. Niezauważenie umieściliśmy na wierzchu miny wiewiórkę. Przy wystrzale mina poleciała w jedną stronę, a wiewiórka w drugą. Nasz instruktor z mądrym wyrazem twarzy stwierdził, że to mina rozdzielająca się z podwójną głową. Dzień 55. Wykłady z użycia artylerii. Tylko teoria, bo instruktor bał się wyników naszych ewentualnych ćwiczeń praktycznych.
wieczorem przyniesiono nam list od starego sierżanta. Pisze w nim, że za nami tęskni, bo nowa grupa to idioci, którzy nawet nie potrafią spadać na deskę z gwoździami. Połowę zapasu paliw płynnych wypiliśmy za zdrowie sierżanta. Dzień 56. W końcu pozwolili nam wejść na czołgi. Durszlako wszedł pierwszy i od razu zaczął jeździć w kółko, zakręcając na ręczny. Po trzech okrążeniach wniosły się tuman i kurzu. Zatrzymał się. Widoczność stała się tragiczna, więc przestał się popisywać. Z powodu klaustrofobii i niezbyt dobrze działającego osobistego aparatu stabilizującego wynalazek naszych naukowców, ugarskich naukowców. Durszlakow przeraźliwie zwymiotował na urządzenia elektryczne w wieżyczce. Zrobiło się krótkie spięcie, co uruchomiło instalację przeciwpożarową. Instruktor wygramolił się z pojazdu z odmrożeniem do łokci. Wieczorem Durszlakow regulował osobiste urządzenie stabilizujące, tańcząc na sznurku rozciągniętym na podłodze. Dzień 57. Strzelaliśmy z czołgów. Przejeżdżając obok krzaków, Kacow zauważył jakiś ruch. Wygarnął pociskiem ogłuszającym. Z zarośli z dzikim krzykiem wybiegła niedźwiedzica z lornetką przyciśniętą do klatki piersiowej, wyrywając sobie kępy sierści. W początku pomyśleliśmy, że to stara znajoma Durszlakowa. Dogoniliśmy ją. Okazało się, że to nie niedźwiedzica, tylko arabska terrorystka wysłana do nas z tajnego centrum szpiegowskiego w Pieroganie. Poddaliśmy terrorystkę ciężkim torturom. Na początku wyskubaliśmy pincetą włosek po włosku jej wąsy. Potem obcięliśmy jej pazury i zmyliśmy lakier. Kiedy zabraliśmy się za las łonowy, nie wytrzymała. Do wszystkiego się przyznała. Opisaliśmy zeznania. Wysłaliśmy też Kacowa do lazaretu na badania. Terroryści to coś bardzo niebezpiecznego. Mogą przenosić broń bakteriologiczną. Dzień 58. Wysłaliśmy terrorystkę do centrum dowodzenia. Odlatując krzyczała w naszą stronę. Chuj wam! Chuj wam! Popatrzyliśmy po sobie, ale człowieka z takim nazwiskiem u nas nie ma. Po południu trenowaliśmy rzucanie granatami z farbą. Marna imitacja prawdziwego, jak się wszyscy zgodziliśmy. Czołgi. Biberia wcelował w lufę czołgu. Z maszyny wygromolił się czołgista. Cały czerwony. I wielokrotnie wspominał rodzinę Bimberiewa. Całą żeńską linię.